Słuchajcie odgłosów przyrody. A co to za dźwięki? To jest odgłos ćwierkania świerszcza. A to co? A to jest sowa. Spójrzcie, tam jest. Wow! A co to za hałas? O, sama nie wiem. To brzuch tatusia! Burczenie mojego brzucha to najlepszy odgłos natury. Już czas na posiłek. Lubię zupę pomidorową. Ja też. A to kolejny odgłos natury w wykonaniu waszego tatusia. Co? Szybko, dzieci. Do namiotu. Pora spać. Nie zmieścimy się tu wszyscy. Namiot jest za mały. Będzie dobrze. Chodźcie. Przesuń się, mamo świnko. Tatusiu, jesteś za duży na ten namiot. Nie szkodzi. Chętnie się prześpię na dworze. Dobranoc, tatusiu. Dobranoc, tatusiu. Pa, pa. Dobranoc wszystkim. Mama świnka, Peppa i George śpią w namiocie. Tata świnka śpi pod gołym niebem. Uwielbiam kemping. Spanie pod gołym niebem, pod błyszczącymi gwiazdami. Oj, chyba to nie był najwspanialszy pomysł. Już ranek. Tato, w namiocie było bardzo fajnie. O, gdzie jest tata? Tata świnka zniknął. Biedny tatuś, musiał zmoknąć i zmarznąć. Gdzie on teraz jest? Co to za dźwięk? To bardzo głośne chrapanie. Chodź już, Pepo. Papa, dziadku. Papa, truskaweczko. Dziadek świnka opiekuje się roślinką Pepy. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek świnka znalazł coś specjalnego. Truskawki! Dziadku, jesteśmy! Peppa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak! Spójrz! O! Truskawki! Dziękuję, dziadku. Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak. Teraz niech George coś wybierze. Tak, ty wybierasz, George. Weź marchewkę. Dziadku, George chce posadzić marchewkę. George? Chcesz posadzić marchewkę? Nie. A co chciałbyś posadzić? George zastanawia się, co chce posadzić. Dinosaur! George chce posadzić drzewo dinozaurowe. Głuptas, George! Dinozaury nie rosną na drzewach. Ojej, ta gra robi się nieprzyjemna. Wybacz, George. George, zbudujmy bałwana. Peppa i George lepią bałwana. Najpierw tułów. George, to brzuszek naszego bałwana. Teraz robią głowę bałwana. Zrobimy ręce i oczy i usta. George znalazł patyki na ręce dla bałwana. Peppa znalazła kamyki na oczy i usta bałwana. To jego twarz. Nasz bałwanek musi mieć nos. Peppa przyniosła marchewkę. Na nos dla bałwana. Bałwan wygląda na szczęśliwego, ale chyba mu zimno. Bałwan po
potrzebuje ubrań. Chyba mu zimno. George znalazł ubranie, żeby bałwanowi było ciepło. Bałwan jest ubrany w czapkę, szalik i rękawiczki. Mamo, tato, zobaczcie! Mama ma na sobie czapkę, szalik i rękawiczki. Wiecie, to najpiękniejszy bałwan, jakiego w życiu widziałam. Tacie śwince jest zimno. Nie ma czapki, szalika ani rękawiczek. Zobaczcie, co dla was zrobiłem. Domek na drzewie. Domek na drzewie! Dla George'a i dla mnie! Te małe zasłony są do waszego domku. Peppa i George uwielbiają domek na drzewie. Dziękuję, dziadku Świnko. Dziękuję, babciu Świnko. Kto z was chce wejść do środka? Ja, ja! No to wskakuj. Zanim wejdę do domku na drzewie, muszę zdjąć zabłocone buty. Jestem w domku na drzewie! Jestem w domku na drzewie! George, ty też chcesz wejść do domku na drzewie? Tak? Kto tam? Młody prosiaczek George chciałby złożyć ci wizytę. Czy może wejść? Jeżeli zdejmie zabłocone buty. George, zdejmij buty, a potem odwiedzisz Peppę na drzewie. To tam? George? Tak? Kto to? Tu mama świnka. Macie jeszcze miejsce dla gościa? Musisz powiedzieć tajne hasło. Potem będziesz mogła wejść do domku. Rozumiem, a jakie są te sekretne słowa? Powiem ci je szeptem na ucho. Te sekretne słowa to duży brzuszek taty. Rozumiem. Powiedz sekretne słowa. Duży brzuszek taty. Zgadza się. Duży brzuszek taty. Ach, to są bardzo głupie sekretne słowa. Mamusiu, zanim wejdziesz do naszego domku, musisz zdjąć buty. Popatrzcie, to idealne miejsce na piknik. Jej, czuję się cudownie. Czy nie powinniśmy poćwiczyć? Najpierw coś zjem, a potem się zdrzemnę. Nie mam ochoty na gimnastykę. Myślę, że tata powinien poćwiczyć. Ma za duży brzuszek. Nie, masz racji, Peppo. Ale pogimnastykuję się chętnie, bo bardzo to lubię. Zjemy coś. Dobry pomysł, mamo świnko. Jestem głodny. Przepyszne. Ach, jestem zmęczony. Przecież chciałeś pobiegać, tato świnko. Później. O, tu jest staw i kaczki. Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Peppa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz, pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Kaczki chciałyby jeszcze. Tak wygląda gimnastyka taty. Co? Powtarzam wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko. Ue, jest tłusty i obrzydliwy.
Tyle krzyku o nic. Ty też musisz się dziś posmarować. O! Chodźmy, George. Napompujmy błotny basen. Tata świnka pompuje błotny basen. To łatwizna. Pepa trzyma wąż, a mama świnka odkręca wodę. Gdzie jest woda? Pepa i George uwielbiają błotny basen. Lody, lody! Pani Królik jest lodziarką! Lody! W bardzo gorące dni pani Królik sprzedaje lody. Mamo, tato! Czy George i ja możemy zjeść lody? No cóż, dzisiaj jest wyjątkowo gorący dzień. Czy ja też mogę dostać loda? Wszyscy lubią lody. Witam wszystkich państwa. Dzień dobry, pani. Jakie lody chcecie? Poproszę panią o rożek lodowy. Proszę bardzo, Pepo. Dziękuję. To samo dla mnie i dla taty świnki, proszę. A czego sobie życzy szanowny George? Dinozaur. Dinozaur? Głuptas, George. On zawsze na każde pytanie odpowiada dinozaur. George, łap! Ojej, George jest za mały, żeby złapać piłkę. Nic nie szkodzi, George. Czy chcecie się wykąpać w morzu? O tak, tato! Załóżcie dmuchane rękawki. No to gotowe. Wyglądasz świetnie w tych rękawkach, George. Teraz ja! Już. Możemy pobawić się w wodzie. Hurra! Czy woda jest zimna? Jest cudowna! Gotowi? Ty zacząłeś, tato świnko. Oj, może już dość tego chlapania. Tato, uwielbiam być na plaży. Pepa i George uwielbiają plażę. Wszyscy lubią tu być. Pepo, George, chcecie się pobawić wiaderkiem i łopatkami? O tak, mamusiu. Tato, tato. Możemy cię zakopać w piasku? Cóż... Proszę, tato. No, dobrze. Pepa i George zakopują tatę w piasku. Zaczynajcie. Już. Teraz nam nie uciekniesz. Robi mi się gorąco. Dajcie mi mój kapelusz. Cóż... Jeśli poprosisz. Niebo robi się coraz ciemniejsze. Zbliża się burza. Pepo, George'u, zabraliście wszystkie zabawki z ogrodu? Dinozaur! Tak, pan dinozaur jest bezpieczny. O! Teddy, zostawiłam Teddy'ego w ogrodzie. Zmoknie! Nie martw się, Pepo. Tatuś uratuje Teddy'ego. Lepiej się pośpiesz, tato świnko. Zaraz się zacznie ulewa. Bardzo dobrze. Znam się na burzach. Jeszcze długo nie będzie padać. Ach. Tak jak myślałem. Nieprędko zacznie padać. Och, Teddy! Cały przemógł. Tak, biedny Teddy. Wysuszmy go. Biedny Teddy. Proszę bardzo, Teddy suchy.
A co z biednym tatusiem? Ja też przemokłem. O, wybacz, tato świnko. Zaraz cię wysuszymy. No i już, tato świnko, znowu suchutki. Deszcz wpada do domu. Podłoga nam moknie. Ojej, co zrobimy, tato świnko? Spokojnie. Tata świnka łapie krople do wiadra. Dobra robota, tatusiu. To nic trudnego. Co? Szybko! Znajdź coś innego do łapania wody. Dobrze, Peppo. To nic trudnego. Gotowe, Peppo. Jesteś tygrysem. Jestem tygrysem. George, a kim ty chcesz zostać? Dinosaur. Dinozaur? A może tygrys? Tygrysa umiem najlepiej. Jestem tygrysem. A ja też. Tygrysy nie szczekają. Skąd to wiesz? Bo tygrysy to duże koty. Miau. A ja jestem kotem. Gendy, czy możesz nas nauczyć, jak być tygrysem? Dobrze. Tygrysy przyczajają się bardzo, bardzo wolno. A potem skok! Tygrysy wylizują się, żeby być czyste. A kiedy tygrysy są szczęśliwe, to mruczą. Witajcie, dzieci. Ojej, same tygrysy. A ja ich uczę, jak być prawdziwym tygrysem. Co teraz chcą robić małe tygrysy? Dinosaur! Racja. Teraz znajdziemy balon dinozaura. Wszyscy dostaną balony. Hurra! Witamy, panno Gazelo. Prosimy balony dla wszystkich. Oczywiście, mam bardzo różne wzory balonów. Ja poproszę balon słonia. Proszę bardzo, Peppo. Czy mogę dostać kangura? Poproszę lwa. A ja małpę. Poproszę papugę. Ohoho, proszę, wszystkie są. A teraz najważniejszy balon. Potrzebujemy jeszcze dinozaura dla George'a. Ojej, niestety nie mam ani jednego balona z dinozaurem. Ojej, okropne! Moja droga, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. Peppa musi zostać w łóżku. Zadzwonię później, żeby sprawdzić, jak się miewa. Czy ktoś może ją odwiedzać? O tak, oczywiście. Wysypka nie jest zaraźliwa. Do widzenia. Do widzenia, doktorze Niedźwiedziu. Mamo, czy mogę już wstać? Doktor Niedźwiedź kazał ci zostać w łóżku przez jakiś czas. O, ale to takie nudne. Doktor powiedział, że możesz przyjmować gości. Czy Suzy Owca może mnie odwiedzić? Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Peppy. Zadzwonię do Suzy Owcy. Witam, pani świnko. Peppa chciała porozmawiać z Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Peppo. Nie czuję się najlepiej. Mam czerwoną wysypkę na twarzy. Był u ciebie doktor? Tak, był doktor Niedźwiedź. Powiedział, że nie jestem zdrowa, ale za to bardzo dzielna. Naprawdę jesteś chora? Tak, tak. Wcale nie udaję. Muszę leżeć w łóżku. Doktor Niedźwiedź kazał mi wypić obrzydliwe lekarstwo. Okropnie gorzkie. Padnę do ciebie. Założę mój kostium pielęgniarki. Suzy Owca wpadła zobaczyć Peppę. Suzy ma na sobie strój pielęgniarki. Dany pies i Rebeka Królik też wpadli. Witaj, Peppo. Cześć. Jak się czujesz? Niestety nie za dobrze, Suzy. Muszę leżeć w łóżku. Czy możemy ci jakoś pomóc? Możesz mi przynieść sok pomarańczowy. Dobrze. Hehehe.
rowerze. Gotowa? Do biegu? Start! Nie puszczaj mnie, tato! Spokojnie, trzymam cię! Doskonale sobie radzisz, Pepo! Trzymaj, tato! Pedałuj dalej! Pepa jedzie bez dodatkowych kółek. Już sama sobie doskonale radzisz. Serio? Bardzo dobrze ci idzie. Umiem? Umiem jeździć. Widzicie? Widzicie? Sama umiem jeździć na rowerze. Dany, Suzy, Rebeko. Nie potrzebuję już dodatkowych kółek. Widzicie? Hurra! Ścigajmy się do dyni. Pepo, uważaj, moja dynia. Ach, jestem pierwsza. Pepa nie patrzy, gdzie jedzie. Wielkie nieba. Pepa zmiażdżyła dynię taty świnki. Przepraszam, tatusiu, rozbiłam dynię. Nieważna dynia. Dobrze, że nic ci się nie stało. Na przyszłość uważaj, gdzie jedziesz. Obiecuję, że będę uważała. Dobrze. No cóż, skoro dynia jest rozbita, to można zrobić z niej ciasto dyniowe. Uwielbiam ciasto dyniowe. Wiecie, dynia taty jest taka duża, że ciasta wystarczy dla nas i naszych przyjaciół. Hurra! Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Pepa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę? Nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci. Ostrożnie, tato świnko. Och, spokojnie, wiem, co robię. Bądź ostrożny. Jeszcze kawałek, tato. Tato świnko, ta gałąź nie wytrzyma twojego ciężaru. Ach, nonsens. Nie jestem taki ciężki. Oj, a. Hurra! Tata świnka uratował latawiec. Oj. No. Wszystkich zachlapał błotem. To tylko błoto. Na szczęście tata świnka nic sobie nie zrobił i zdjął latawiec z drzewa. Mamo, jesteśmy brudni. Możemy się pochlapać? Oczywiście, już bardziej się nie ubrudzicie. Wasz tata musi się porządnie umyć. No, tak. Pepa i George uwielbiają skakać po kałużach z błotem. Mama i tata też bardzo lubią skakać po błotku. Wszyscy to uwielbiają. Skakanie po kałużach z błotem jest tak samo fajne jak puszczanie latawców. Wyglądam pięknie, jak mamusia. Pepa znalazła kosmetyki mamy. Aha. Troszeczkę pudru. Ach, ślicznie. Teraz troszkę śminki. Jaka śliczna mama świnka. Chodźmy, tato świnko. Już pora do pracy. Mama świnka pracuje przy komputerze. Cześć, Pepo. Witaj, George. Co powiedziałaś? Pepo, powiedziałam dzień dobry. Nie jestem świnką Pepą, tylko mamą świnką. Ach tak, oczywiście. Dzień dobry, mamo. Witaj. A to jest tata świnka. George. Witam cię, tato świnko. Wybaczcie, ale
dzisiaj mam bardzo dużo pracy. Halo? Tak? Zrób to i tamto. Nie, dziękuję, do widzenia. Pepa świetnie się bawił, dając mamę świnkę. Ale George zaczyna się nudzić. Wybacz, tato świnko. Prawie skończyłam. O, skończone. Chodź, tato świnko. Czas, żebyś ty popracował. Do widzenia, mamo i tato świnko. Do widzenia. Tata świnka kopie w ogródku. Witaj, Pepo. Cześć, George. Nie jestem Pepą. Jestem mamą świnką, a to tata świnka. Dziadku, czemu motyle wyglądają jak kwiaty? Cóż, bo zdobywają pożywienie z kwiatów. Jak? Mają bardzo długie języki. Dłuższe niż mój? Och, tak. Języki motyli są o wiele dłuższe niż twój. Dzięki nim wysysają z kwiatu nektar. Pepo, motyl myśli, że jesteś kwiatkiem. Nie jestem kwiatkiem. Jestem świnką Pepą. Jest taki piękny. Chciałabym być motylem. Pepa bawi się, udając motyla. Jestem motylkiem. George też chce się bawić. George, to ja jestem motylem. Baw się w coś innego. Już wiem. Możesz być okropnym robalem. Tak, tak, jestem motylem. Ojej, George nie chce być robalem. Też chce być motylem. George, kiedy jeszcze byłem małą świnką, bardzo często udawałem, że jestem robalem. Bardzo łatwo udawać robala. Zaraz ci pokażę. Najpierw powinieneś położyć się płasko na ziemi. Potem wijesz się i skręcasz. Jestem wijącym się robalem. George i dziadek świnka świetnie się bawią, udając robala. Dziadek pies prowadzi warsztat. Bardzo dobrze naprawia samochody. Ojej, tato świnko, twój samochód jest uszkodzony. Możesz to naprawić, dziadku psie? Tak, ale zajmie mi to cały dzień. Och. Szkoda, chcieliśmy pojechać na wycieczkę. Spokojnie, na czas naprawy pożyczę wam ten samochód. Hurra! Dziękuję, dziadku psie. Chcecie opuścić dach? A tak, proszę. Trzeba tylko nacisnąć czerwony guzik. Jakie sprytne urządzenie. Jak wrócicie, samochód będzie już gotowy. Dziękuję, dziadku psie. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Pepa i jej rodzina podziwiają samochód. Ileż tu przeróżnych przycisków. Do czego służy ten zielony guzik, tatusiu? Sprawdźmy. Magiczne szyby! Tato, sprawdź, żeby magiczne szyby się schowały. Do czego jest niebieski guzik? Nie wiem. Sprawdźmy. Ojej! Uwielbiam ten nowy samochód. Możemy go zatrzymać? Nie, nie możemy, Pepo. Pożyczyliśmy go tylko na dzisiaj. O! Ojej, zaraz będzie padać. Tak, trzeba zasunąć dach.